Za nami uroczyste obchody Dnia Energetyka organizowane przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z grupy PGE. Tradycyjnie zorganizowano je w hali widowiskowo-sportowej. Dzisiaj mierzymy się z kolejnym, bardzo wymagającym wyzwaniem. Nasza przyszłość stoi pod znakiem wielowymiarowej transformacji energetyki, która wiąże się z wydzieleniem aktywów węglowych. Trwająca transformacja jest bezprecedensowa ze względu na swoją skalę i głęboki wpływ na utrwalone trendy społeczno-gospodarcze, technologiczne i geopolityczne na całym świecie. Od jej powodzenia zależy przyszła pozycja gospodarcza Polski. Pracujemy z pełną mocą, aby PGE GiEK zajęła właściwe dla niej miejsce w polskiej gospodarce i w sposób odpowiedzialny podążała drogą transformacji oraz sprostała wyzwaniom rynkowym. Do wyzwań związanych z transformacją energetyczną nawiązał również Dariusz Marzec, prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej. Stoimy dzisiaj, mówił pan o tym pan prezes, chyba największej w dziejach polskiej elektroenergetyki transformacji, która polega na stopniowym odchodzeniu polskiej energetyki, a w konsekwencji polskiej gospodarki od paliw kopalnych i kierowania je w stronę gospodarki zeroemisyjnej. To proces globalny, od którego nie ma powrotu. I to musimy zrozumieć i do tego się musimy przygotować. Od tego procesu powrotu nie ma, ale tak jak prezes powiedział, jest on rozpisany na lata i będzie realizowany tak, żeby po pierwsze zapewnić skuteczną transformację energetyczną polskiej gospodarki, ale robić to w sposób odpowiedzialny społecznie, organizacyjnie, przede wszystkim społecznie i z uwzględnieniem specyfiki regionów, w których zlokalizowane są nasze aktywa konwencjonalne. Naszym celem jest zapewnienie funkcjonowania energetyki konwencjonalnej tak długo, jak to będzie potrzebne w systemie, a o tym mówiłem, to będą jeszcze długie lata, ale również realizacja projektów i o tym również pan prezes mówił i no niestety muszę to powtarzać, które utworzą nowe miejsca pracy dla osób, które będą przechodzić przez tą transformację i które będą w tym procesie uczestniczyć. Podczas uroczystości uhonorowano zasłużonych pracowników państwowymi medalami i ministerialnymi odznakami. Z rąk wojewody łódzkiego Doroty Ryl złote medale za długoletnią służbę otrzymało 19 osób. Srebrnymi medalami odznaczono 3 pracowników, a brązowymi 6 osób. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, główny geolog kraju, wręczył 14 osobom resortowe odznaki za zasługi dla energetyki. Przyznano również wyróżnienia 2 pracownikom zaangażowanym w rozwój innowacyjności.